Szanowni Państwo, mamy 17 kwietnia 2021 roku, kolejny rok pandemii i spotykamy się w takich, a nie innych warunkach, żeby zachęcić wszystkich Państwa do tego, żeby dołączyli do nas, do wesołej, niezwykłej grupy, która tworzy kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tej chwili chcemy zaprezentować Państwu to, czym możemy się pochwalić i mam nadzieję również Państwa skusić do tego, aby skorzystali z naszej oferty. Witamy wśród nas sprawczynię wszelkich cudów, czyli panią profesor Lucynę Rotter i Która bardzo rzutem na proszę. taśmę zdążyła dotrzeć. No, dzień dobry, pani profesor. Dzień Bardzo dobry. proszę, żeby to jednak pani profesor, jako cudotwórczyni, opiekunka, do niedawna jeszcze matka kurka całego wydziału, opowiedziała, co to się u nas dzieje i dlaczego jesteśmy tacy niezwykli, i dlaczego w ogóle warto. Bo warto, prawda? No bo jesteśmy świetni, to po prostu, to już jest warunek konieczny, żeby przyjść i wystarczający. Zasadniczo kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem jest jedynym kierunkiem w Polsce, który łączy w sobie te dwie przestrzenie. Czyli dwie takie bardzo prężne w branży. Ja wiem, jak teraz to brzmi w dobie pandemii, ale to jest właśnie ten najlepszy czas, żeby studiować turystykę i zarządzanie dziedzictwem, które daje możliwości organizowania olbrzymich imprez kulturalnych, koncertów, festiwali itd., itd., itd. To jest ten dobry czas, żeby zacząć studiować ten kierunek, bo w którymś momencie zaraza nas wreszcie opuści i wtedy te dwie branże znowu zaczną szybować w górę, jak to zwykle bywało po takich właśnie tąpnięciach spowodowanych takimi, a nie innymi sytuacjami. Zarówno turystyka, jak i zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie dziedzictwem materialnym, niematerialnym, zarządzanie kulturą, no to jedno z drugiego wynika. One bardzo szybko się odradzają i bardzo szybko szybują, więc w tym momencie, ten moment to jest ten najlepszy, żeby rozpocząć studia w tej przestrzeni, żeby potem po tych kilku latach wejść z rozmachem na rynek pracy, który jest bardzo, bardzo, bardzo rokujący i bardzo duże możliwości dający i rozwoju, i odnalezienia się na rynku pracy w zupełnie przyzwoitych, nawet bardzo, bardzo przyzwoitych, również popłatnie zawodach. Więc to jest ten czas. To jest ten czas, żeby rozpocząć właśnie takie studia. A te studia, które oferujemy, to jest faktycznie połączenie takich, jedyne w Polsce, połączenie tych dwóch przestrzeni, czyli turystyki i zarządzania kulturą. A do tego jeszcze zmieniają nam się slajdy i słyszę ciszę, więc dalej będę mówić, zanim wywołam może kogoś z Państwa, którzy tutaj razem wspólnie jesteśmy, bo razem wspólnie tworzymy przecież ten kierunek. Studiujemy w sercu Krakowa, na co może być bardziej kulturalne, turystyczne i kuszące, żeby się w przestrzeń tych wielkich eventów, wielkich wydarzeń o charakterze zarówno turystycznym, jak i kulturowym wpisać, znaleźć. No to jest miejsce szyte na miarę dla tych, którzy chcą predyspozycje, umiejętności i chęci takie humanistyczne wykorzystać w swoim przyszłym życiu zawodowym. Zresztą tutaj z nami są, nie chcę Państwa zagadać, są przedstawiciele chyba wszystkich specjalności, które oferujemy, bowiem kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem to nie jest monolit. Na poziomie studiów licencjackich oferujemy dwie specjalności, czyli turystyka historyczna i zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. To są te dwie przestrzenie. Natomiast na poziomie magisterskim te dwie specjalności są kontynuowane i dochodzi trzecia, czyli kultury Azji. No, otwarcie się na rynek azjatycki myślę, że jest w tym momencie priorytetowy i w ogóle nie podlega dyskusji. Wiem,
Wiem po doświadczeniach ostatniego roku z Azji, jak coś przychodzi, to należy się bać. Ale nie zmienia to faktu, że jest to rynek, który faktycznie jest bardzo mocno rozwojowy i we współpracy z rynkiem europejskim w obszarze kultury, w obszarze turystyki bardzo, 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 bardzo rozwojowy. No ale mamy tutaj przedstawicieli wszystkich specjalności. Od zarządzania może zacznijmy. Gdyby Pani mogła już po 3 latach przecież, Pani Gabrielo, powiedzieć coś na temat zarządzania dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Pani Gabriela jest studentką 3. roku studiów licencjackich tej właśnie specjalności. A no i w tym momencie jest bardzo mocno zaangażowana we wszystkie możliwe organizacje studenckie na naszej uczelni. Właściwie na Pani Gabrieli cała samorządność studencka stoi. Pani Gabriela. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Wami. No nie przesadzajmy, nie wszystko stoi akurat na mnie, ale tak się złożyło. Niemniej jednak zacznijmy od początku. Ja wybierając ten kierunek, w zasadzie trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo moje plany na życie były kompletnie inne. I jeszcze w liceum byłam w klasie dziennikarskiej. Problem jednak był w tym, że jedyną osobą zainteresowaną dziennikarstwem byłam ja, a pozostałe 20 osób to był kompletny przypadek. Klasa miała być dziennikarska, okazało się, że jest historyczna, ale to tak naprawdę klasę prawniczą nazywano klasą historyczną. Generalnie dramat. Ale nie narzekałam i potem sobie znalazłam jakieś małe krzyżowskie radzynko, no i myślałam, będzie super, fajnie nauczyć się wszystkiego i potem studia sobie będzie bardzo prosta sprawa. No i okazało się, że jednak nie, bo w międzyczasie stwierdziłam, że to nie do końca to bym chciała robić, no ale już był czas decyzji jakiejkolwiek do matury. No i stwierdziłam, okej, dobra, dam sobie jakieś podstawowe humanistyczne przedmioty, bo raczej z matematyki i ścisłych byłam komplet na noga. No i potem będziemy myśleć co dalej. No już byłam pewna takiego typowego dziennika, że nie chcę studiować, chociaż to świetna rzecz, ale nie dla mnie. No i zaczęłam szukać się w różnych uczelni. Okazało się, że jest mimo wszystko to, co bym chciała połączyć i co mnie interesuje i to uwaga w jednym miejscu. Tak więc nie potrzebuję 3 kierunków, mogę mieć 1 i spełniać się na każdej płaszczyźnie i oprócz tego mieć jeszcze czas na wszystko inne. Tym się zajmowałam jeszcze w międzyczasie, bo tak naprawdę swoją przygodę z radiem skończyłam gdzieś w połowie 2. roku studiów, więc jeszcze kawałek tego życia mi to zabierało. No ale jeśli chodzi o swoją uczelnię, to potrzebowałam czegoś, co nie będzie historyczne, bo w tej historii nie ciągnie, ale żeby to nie była typowa historia, bo też się położy na datach, daty to liczby to matematyka, nie ma opcji. No więc co? Więc może trochę historia sztuki. No ale historia sztuki, nie wiem, czy sobie poradzę, znowu nie wiem, czy będę akurat w tym taka płynna. No zobaczymy. No i jeszcze turystyka. No dobrze, ale co z tą turystyką? Pytanie, czy chcę tylko jeździć po świecie i zrobić w tym kierunku? No nie wiem, więc trzeba było to jakoś zmiksować. No i wyszło tak, że ja się uparłam trochę na ten papieski, bo chciałam też coś, co będzie dość małego i coś, co będzie mi dawało dużo możliwości, a niekoniecznie będzie uczelnią, na której będę spędzać 90% swojego życia i nie będę mogła sobie zorganizować nic poza. Okazało się, że i tak spędzam tutaj 90% swojego życia, ale w trochę inny sposób. Więc tak, więc jeśli chodzi o samo zarządzanie, to i tego, to co chciałam i to co oczekiwałam, to były po prostu wszystkie te umiejętności, które gdzieś miałam i rozszerzenie ich, bo stwierdziłam też, że studia niekoniecznie muszą mi dać konkretny zawód, a muszą mnie rozwinąć. I to był taki główny cel i taka myśl, w którą stronę będę chciała iść, bo tak naprawdę dalej nie wiem, co będę w życiu robić, ale to nie jest na tą chwilę najważniejsze. Bo z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, mam bardzo dużą zabawę i robię to po prostu z przyjemności. Także wszystkie przygody, o których pani profesor mówiła i samorząd i nie tylko samorząd i wszystkie działania gdzieś wynikające z tego, też zrodziły się kompletnie z przypadku, bo ktoś musiał być starostą, więc wyglądasz na ogarniętą. No to dobrze, że wyglądałam na ogarniętą.
No i tak się stało. Tak się stało, że potem się to potoczyło i bardzo się cieszę z tego powodu, bo dzięki temu mogłam też troszkę bliżej poznać funkcjonowanie uczelni włączyć się w taką prawdziwą działalność, nie tylko chodzenie na zajęcia i czytanie tekstów czy objazdy naukowe, ale też współorganizować jakieś konferencje naukowe czy podziałać trochę z biurem promocji i właśnie poznać poznać to, co jest chyba w papieskim najfajniejsze, czyli taka po prostu rodzinność i taka wspólnota fajnych ludzi, którzy w zasadzie ze sobą nie konkurują i nie ma jakichś takich zgrzytów pod tytułem tam nie pójdę, tego nie załatwię, tylko wiadomo, że każdy jest życzliwy i tak naprawdę chyba nie ma sprawy, której by się nie dało tutaj przeprocedować, zorganizować tak, żeby wilk był syty, a owca była cała, także jestem bardzo szczęśliwa. Tym bardziej, że no tak jak mówię, to jest bardzo taka intensywna rzeczywistość papieskiego, jeśli trzeba się zaangażować i w studiowanie i teraz jeszcze w pisanie licencjatu w moim przypadku, który też, z którym też różne miałam przygody, bo tematów było miliard. Okazało się, że temat będzie jeszcze zupełnie inny, ale nie o tym mówimy. No i oprócz tej papieskiej rzeczywistości właśnie jeszcze jakieś dodatkowe hobby, życie i praca. I to też jest kolejna rzecz, z której się mega cieszę, że mogę i studiować w zasadzie w wymiarze dziennym i pracować na prawie cały etat, więc to też jest super rzecz i nie muszę w ogóle jakby robić żadnych ustępstw, bo super sobie mogę wszystko zorganizować i to jest też bardzo fajny plus właśnie, że zajęcia są raczej połączone w blokach i nie ma jakiejś dziury pięciogodzinnej pośrodku, z którą nie do końca wiadomo, co zrobić, tylko po prostu można wszystko sobie ładnie skompresować i mieć całe życie poukładane w zasadzie i harmonogram. Także tak, jeśli chodzi w ogóle o kierunek zarządzania dziedzictwem, to jest bardzo fajna właśnie alternatywa dla tych, którzy może nie do końca widzą się w turystyce, ale jednocześnie chcą robić coś więcej i może też nie do końca widzą się w takim typowym zarządzaniu, bo tutaj też chodzi o jakieś relacje, o zasoby ludzkie, o tego typu rzeczy, więc to jest tak pośrodku, bo można też poznać segment kulturalny i potem sobie wybrać jakąś niszę, w którą chcemy się bardziej zaangażować. I wydaje mi się, że to jest to najważniejsze, co chciałam powiedzieć i co miałam powiedzieć i to, co myślę o tym wszystkim. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Ale tak, oddaję głos pozostałym, żeby nie przedłużać. Myślę, że na pewno jeszcze, jeżeli ktoś decyduje się na dołączenie do naszego studenckiego grona, to myślę, że na pewno się poznamy, bo na tej uczelni nie ma szans chociaż raz nawet się nie minąć, więc zapraszanko. Pani profesor, chyba nie słychać. Bo zostałam chyba paskudnie wyłączona, albo sama siebie wyłączyłam. Dziękuję. Musiałam chyba kliknąć nieroztropnie w mikrofon. Tak, drodzy Państwo, to są kilka takich bardzo fajnych rzeczy Pani Gabriela powiedziała, bo faktycznie jesteśmy uczelnią, która w ten sposób prowadzi zajęcia dydaktyczne, że daje możliwości na normalne życie i pracę i rozrywkę, to po pierwsze. A po drugie, druga też ważna rzecz, co chyba nie wybrzmiało na początku, jesteśmy praktycznym kierunkiem. I tutaj jest akcent postawiony na zdobywanie doświadczenia w praktyce zawodowego, tak więc są i praktyki, są w największych, najważniejszych instytucjach Krakowa, małopolskich, kulturalnych czy też turystycznych, ale również mamy podpisaną współpracę, współpracujemy z ośrodkami poza granicami Polski, tak więc każdy może znaleźć jakieś miejsce, które jest dedykowane dla niego i w którym się będzie czuł najbardziej szczęśliwy na świecie. A zatem praktyczność, 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 jeszcze raz praktyczność.
Wiele z przedmiotów prowadzonych jest prowadzonych przez praktyków, co jest bardzo ważne, mamy bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę, ale to nie są wyłącznie naukowcy, to nie są wyłącznie osoby, które siedzą przy biurku i piszą książki, znaczy takie też, żywy przykład, ale i takich mamy całe mnóstwo, to oczywistą rzeczą jest, ale mamy też osoby w kadrze, które są po prostu praktykami, które już zdobyły duże doświadczenie w zawodzie, bardzo dużo osiągnęły, a teraz tym doświadczeniem, osiągnięciami, sukcesem, nie boję się tego powiedzieć, sukcesem chcą się podzielić. No ale kolejna przestrzeń, kolejna specjalność kultury Azji. Panie Michale, Pan jest właściwie niespełna pół roku, skończył Pan turystykę, studia licencjackie na naszym kierunku, a teraz kontynuuje Pan studia, ale na zmienionym, na innej specjalności, czyli kultury Azji. No i co z tą Azją, Panie Michale? Dzień dobry Państwu, czy jestem słyszalny? Dzień dobry, tak, bardzo dobrze słyszymy. Świetnie, zatem chciałbym podzielić się paroma rzeczami tutaj jako absolwent turystyki historycznej na poziomie licencjatu oraz teraz jako kontynuujący studia na poziomie magisterskim w ramach specjalności kultury Azji. W ramach tych obecnych moich studiów, tego drugiego stopnia, tych magisterskich, zdobywam wiedzę o bogactwie kulturowym najstarszych cywilizacji świata, dalekowschodniej filozofii, świecie islamu, buddyzmu, obyczajach i stroju, ale także również cenne informacje na temat polityki państw azjatyckich, propagandy, stosunków międzynarodowych, oraz pochylam się nad ochroną dziedzictwa kulturowego i obiektami UNESCO. Takim doskonałym uzupełnieniem tych studiów jest kurs języka japońskiego oraz języka angielskiego branżowego. I takim istotnym elementem też są także objazdy naukowe do wybranych krajów, jak na przykład do Izraela w lutym zeszłego roku, dosłownie rzutem na taśmę przed zamknięciem świata, a także planowany wyjazd do Indii, jeśli warunki pozwolą, oraz praktyki zawodowe, które możemy realizować w wielu organizacjach, z którymi mamy podpisane umowy. Moim zdaniem ta specjalność jest idealną pozycją dla osób, które są ciekawe świata, pogłębić wiedzę na temat największego i najtrudniejszego kontynentu, jaki jest w Azji. Kontynent jest dość nieznany człowiekowi świata zachodniego, a pozycja tego kontynentu na rok, co dla absolutnie tak dziękuję, że Halo, panie Michale, mamy jakieś... Halo, panie Michale, czy mnie słychać? Troszeczkę przerywa, ale to ja może, zanim pan Michał odzyska połączenie, bo z internetem jest chyba troszeczkę problem, to ja tutaj zaznaczę, że pan Michał jest też podobny zresztą jak pani Gabriela, ale pan Michał jest czynny zawodowo i po studiach licencjackich, już właściwie na studiach licencjackich jako studiujący turystykę, zajął się oprowadzaniem po Krakowie, po Wawelu chyba, prawda? Dobrze pamiętam? Po Wawelu. Jest przewodnikiem po Wawelu. Ale jestem w trakcie robienia kursu licencji na Kraków, na miasto. Więc tutaj życie zawodowe i studia połączone. Teraz już Pan odzyskał i wzrok, i wizję, i fonię, więc proszę kontynuować. Dobrze, więc chciałbym jeszcze dodać tutaj na koniec, że patrząc z perspektywy... Panie Michale, bardzo przepraszam, żeby zyskać... ...poziom i który... oraz halo, obecnie... Halo. Tak,
Pani Michale, żeby zyskać troszeczkę na jakości głosu, to proszę spróbować wyłączyć transmisję wideo. Dobrze. Teraz w porządku? I teraz słychać. Dobrze, także kontynuując, patrząc z perspektywy czasu na studia właśnie licencjackie, które tu ukończyłem oraz studia, które właśnie kontynuuję tutaj dalej jako specjalność kultury Azji, patrzę na to jako taki milowy skok w moim rozwoju też osobistym, ponieważ tak patrząc na tą perspektywę, to naprawdę wiele zmieniło się w moim życiu przez te 4 ostatnie lata, za co jestem ogromnie wdzięczny tutaj uczelni. I życzę każdemu, kto będzie chciał aplikować tutaj na naszą uczelnię, chciałby się zarekrutować. Życzę tym osobom, aby również dostąpiły tutaj tyle dobra i takiego dużego, szerokiego rozwoju na wszystkich płaszczyznach. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i polecam to miejsce, gdyż jesteśmy tu jak jedna rodzina. Dziękuję. Czekamy z tymi ramionami, natomiast zaznaczę jeszcze, że pan Michał szefuje kołu naukowemu studentów turystyki i zarządzania, który ma szumną nazwę Flamenco. Nazwa się urodziła po wyjeździe całego rocznika na targi turystyczne do Berlina. Nie chcą mi studenci do końca zdradzić z jakiego powodu, ale nazwa bardzo pięknie brzmi, więc Flamenco niech się dzieje koło naukowe turystyki i zarządzania. Tutaj dodam, że obydwoje państwo i pani Gabriela i pan Michał ostatnio też wzięli udział, wypróbowali swoje siły jako aktorzy w realizacji grantu, który się dopiero co skończył na naszym kierunku. I wzięli udział w realizacji filmu, który właśnie promuje również dziedzictwo kulturowe i trochę też turystykę na terenie Polski, ale to tylko tak na razie na marginesie, no bo trzecia specjalność czeka na omówienie. Pani Moniko, pani już jest doktorantką, więc właściwie jest pani reprezentantem turystyki historycznej, bo tą turystykę historyczną pani skończyła na naszej uczelni, ale teraz już pani kontynuuje przecież z sukcesami tą przestrzeń naukową rozwoju, będąc słuchaczem szkoły doktorskiej. Pani Moniko. Tak, rzeczywiście wszystko, co powiedziała pani profesor, jest prawdą. Ja oprócz tego jestem również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. I powiem szczerze, że wracając na studia po pewnym czasie miałam pewne obawy, jak to będzie wyglądać. Wybrałam sobie Uniwersytet Papieski, nie wiedząc za wiele właściwie o uczelni. I proszę państwa, to był strzał w dziesiątkę. Przekonałam się, że jest to świetne miejsce, świetna atmosfera, której życzę naprawdę każdemu studentowi, młodszemu, starszemu. Wszyscy znajdą tu swoje miejsce, wszyscy są mile widziani. Proszę państwa, jeżeli mogłabym odrobinkę zareklamować turystykę historyczną, to zacznę od kilku pytań, bo kogoś nie pasjonują nowe wyzwania. Właściwie większość ludzi stawia im czoła każdego dnia, ale takie bardziej niezwykłe wyzwania. Kto nie lubi odnajdywać nowych horyzontów, kto nie lubi spoglądać troszeczkę poza te horyzonty, kogoś ciekawość do tego nie pcha, żeby zobaczyć, co tam jest jeszcze, ten ekstra jeden kilometr, jedną milę, zależy z której strony patrzymy. Kto nie lubi życia na walizkach? No więc jeżeli jest taka osoba, to nie jest kierunek dla niej. Zdecydowanie. Jeżeli jest domatorem, lubi bamboszki, herbatkę,
To raczej nie. No chyba, że wraca z długiej wyprawy. No to wtedy oczywiście może sobie usiąść w fotelu, wyciągnąć stopy wygodnie w bamboszach i przeglądać zdjęcia, które dokumentują jego wyprawę. Ale jeżeli lubi ktoś wyzwania, lubi podróże, lubi życie na walizkach, lubi ten ekstra kilometr do przejścia, to proszę Państwa, no nie ma lepszego kierunku niż nasza turystyka historyczna, którą, jak widzimy na załączonym slajdzie, można nie tylko studiować na pierwszym, ale i na drugim stopniu, co uczyniłam ja. A następnie poszłam za ciosem, ponieważ sprawdziłam się, nieskromnie powiem, zresztą pani profesor już to wcześniej powiedziała, ale przede wszystkim też dlatego, że odnalazłam w sobie pasję dalszego studiowania, dalszego zgłębiania wiedzy, a ponieważ turystyka jest jednak częścią Wydziału Historii, zdecydowałam się na historię i jestem już właściwie, kończę drugi rok szkoły doktorskiej. Zajmuję się historią mojej ukochanej Wielkiej Brytanii, moich ukochanych Wysp Brytyjskich, Imperium Brytyjskiego, a przede wszystkim cudownej, jedynej, niepowtarzalnej królowej Wiktorii. Aczkolwiek pracę doktorską będę pisać na temat dworu jej syna Edwarda VII. Ale to już tak nawiasem wracam do turystyki historycznej. Bo proszę Państwa, jeżeli taki ktoś, o kim mówiłam, ten, który wraca i siada później w fotelu w bamboszkach, jeżeli taki ktoś lubi stanąć na szczycie klifu, na przykład Moher Cliffs w Irlandii, spojrzeć na zachód i pomyśleć sobie, że tam to już tylko Kanada, jeżeli ktoś taki lubi spakować się i na przykład przemierzyć całą Azję pociągami, bo jest taka możliwość, po to tylko, żeby założyć stopy w na przykład Zatoce Halong, albo też, jeżeli lubi wysokości i wyzwania, to na przykład spojrzeć w dół na bogactwo Orientu z wysokości Burj Khalifa, albo też Petronas Tower w Kuala Lumpur, albo też chce zbadać kultury Czarnego Lądu, zobaczyć, jak wygląda Kilimandżaro, spojrzeć na wielką afrykańską piątkę, no to proszę Państwa, no to jest turystyka historyczna. Bowiem przedmioty, które oferowane są przez te kierunki, przez ten kierunek są tak nieprawdopodobnie różnorodne. Skupiają się na dziedzictwie, ale i na kulturach. Przybliżają historię, ale również, jak wspomniała pani profesor oraz moi szanowni przedmówcy, jest to kierunek praktyczny. W związku z tym można się nauczyć na przykład, jak obsługiwać nie tylko kompas, nie tylko jak posługiwać się mapą, ale i współczesne systemy nawigacyjne, bo to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. A mówię to z własnego doświadczenia, bowiem przez długi czas byłam pilotem wycieczek i pilotem liniowym. Wbrew pozorom to są dwie sprawy, które łączy jedna wspólna nazwa pilot, ale już zupełnie inaczej wygląda praca pilota liniowego, a zupełnie inaczej pilota wycieczek. Jeżeli chcą się Państwo przekonać jak, no to koniecznie musicie do nas przyjść, bo nie ma innej rady. Musicie przyjść, musicie odbyć wszystkie te kursy i później sami będziecie mogli prowadzić wycieczki. Na przykład, no już nie jedźmy aż tak daleko jak Ameryka Południowa, ale na Zdrowe Wybrzeże. No proszę Państwa, Cannes, Monte Carlo, Avignon, no przecież proszę Państwa, to jest kwintesencja francuskiej kultury. Któż nie kocha Francji? No, dobrze, Brytyjczycy nie kochają Francji, ale to już zupełnie inna historia i o tym też mogą się Państwo u nas dowiedzieć. Dlaczego? Bo i takich rzeczy uczymy. Czego jeszcze można się u nas dowiedzieć? Można się dowiedzieć, jakie są kody kulturowe, jak się zachować w pewnych miejscach. Bardzo często oglądają Państwo w internecie memy poświęcone typowemu polskiemu Januszowi, który zabiera swoją Grażynkę w daleką podróż, nie wiedząc w ogóle, jak się zachować. No proszę Państwa, po takich studiach jak u nas nikt, ale absolutnie nikt nie nazwie Państwa Grażyną lub Januszkiem. Dlatego bardzo, ale to bardzo zachęcam, ponieważ to nie tylko wykwalifikowana kadra, nie tylko świetne przedmioty, ale super przygoda do tego wszystkiego. Ci, którzy lubią przygody, na pewno się o to odnajdą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widać, proszę Państwa, że właściwie sami fascynaci są u nas. Lubimy fascynatów, przyciągamy fascynatów. To tak się jakoś chyba dzieje, że jak magnes. Drodzy Państwo, praktyczność. Wybrzmiało tutaj już kilkakrotnie to słowo. Między innymi te praktyki, które anonsowałam już kilkakrotnie, o których też Państwo wspominali, dzieją się w takich miejscach, w których dzieją się największe wydarzenia krakowskie, małopolskie, polskie, bo mamy podpisaną umowę i współpracujemy i studenci, doktoranci mogą brać udział, zaangażować się zawodowo w ramach staży czy też w ramach praktyk, na przykład w Krakowskim Biurze Festiwalowym, na przykład w Alvernia Planet, na przykład w Stowarzyszeniu imienia Ludwika van Beethovena, który przecież organizuje bardzo znane festiwale wielkanocne, Komisariat Ziemi Świętej, Krakowska Izba Turystyczna, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wymieniam tylko te, które są na miejscu, co nie znaczy, że nie prowadzą szerszej działalności, w którą Państwo też się angażujecie jako studenci, jako praktykanci, czy jako stażyści w konkretnych instytucjach związanych z kulturą, w konkretnych instytucjach związanych z turystyką. Ale coś jeszcze, mianowicie w ofercie studiów, oprócz tych praktycznych działań w obszarze wykładu, w obszarze praktyk, w obszarze staży, są również warsztaty. Warsztaty, które są dedykowane dla poszczególnych specjalności i tak na poziomie licencjackim specjalność turystyka ma do wyboru trzy warsztaty, które można wybrać z dedykowanej rokrocznie oferty. I tak jest to, są to warsztaty przewodnik po Krakowie, te warsztaty prowadzi faktycznie zawodowy przewodnik po Krakowie, pani, która jest naszą doktorantką, a równocześnie pani Karolina, która równocześnie zawodowo zajmuje się oprowadzaniem po Krakowie. Są też warsztaty, to są całoroczne warsztaty w cyklu. Macie Państwo możliwość skorzystania z dwóch takich warsztatów. Jest też pilot turystyczny. Przewodnik po Krakowie, pilot turystyczny, to jest kolejny dedykowany specjalności turystyka warsztaty i wreszcie są warsztaty z rezydentury biura podróży. Natomiast specjalność zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym ma również swoje warsztaty i są to warsztaty z komunikacji interpersonalnej. To jest to, co pani Gabriela wspomniała i to jest dość istotne. Te studia dają możliwość pozyskania kompetencji miękkich, które sprawdzają się i są oczekiwane w bardzo wielu instytucjach kultury, w instytucjach samorządowych, w instytucjach turystycznych, szeroko rozumianej branży turystycznej oraz kulturowej, a nawet i poza nią, bowiem osoba, która posiada kompetencje miękkie, jest w stanie kreatywnie myśleć, potrafi kreatywnie myśleć i to jest cudowne, potrafi organizować swój warsztat pracy, potrafi organizować grupę, potrafi tą grupą zarządzać, potrafi się wkomponować w przestrzeń, która staje na jej drodze i stworzyć coś z niczego. No, prawie cuda, prawda? No, ale to ostatecznie katolicko uczenia jesteśmy, no więc w cudach mamy doświadczenie. Robimy od razu. Te kompetencje miękkie. Kompetencje miękkie, czyli komunikacja interpersonalna. Kolejne warsztaty to są warsztaty media w turystyce i zarządzaniu dziedzictwem, czyli wykorzystanie w tej przestrzeni jako elementu wspomagającego właśnie mediów, czy to telewizji i tutaj właśnie to doświadczenie w realizacji filmu, o którym już wspomniałam, które doświadczyli Państwo w czasie wakacji ostatnich.
czy to przestrzeń filmu, czy to przestrzeń telewizji, czy to przestrzeń radia. Tutaj pani Gabriela wspominała o swoich doświadczeniach radiowych. Również czy to przestrzeń fotografii, wykorzystania potem w promocji, to tutaj chyba u pani Moniki też wybrzmiało, w promocji tych przestrzeni, tych działań, które stają się dla nas wyzwaniem, czy to właśnie w obszarze turystyki, czy to w obszarze zarządzania kulturą. I mamy jeszcze trzecie warsztaty, to są fundusze europejskie, środki pomocowe, granty, czy umiejętność pozyskiwania, prowadzenia, czyli umiejętność pozyskiwania funduszy na pomysły, które nam się rodzą, a że pomysły nam się rodzą, no rodzą. Systematycznie jeden za drugim gdzieś tam się pojawia. Mało tego, jestem tego zdania i myślę, że tutaj Państwo przytakną, że pomysły są fantastyczne, kreatywność jest cudowna. Ja w ogóle kocham współpracę z ludźmi kreatywnymi, a najlepiej, żeby jeszcze byli leniwi, to w ogóle już cudownie, poważnie. Bo jeżeli ktoś jest leniwy i kreatywny, inteligentny, to wtedy kombinuje, co by tutaj zrobić, żeby się nie narobić, a jednak sukces był. No i wtedy się wymyśla cuda. A więc te pomysły, kreatywność działania, to jest fantastyczne, ale pomysły są fantastyczne tylko wtedy, kiedy się przeradzają w rzeczywistość. Jeżeli team ludzi pomysł potrafi wprowadzić do świata realnego. On nie zostaje tylko na poziomie marzeń. Fajne są marzenia, ale jeszcze fajniejsze są wtedy, kiedy się potrafią realizować. Tego uczymy na naszych studiach. Realizowania swoich marzeń. Macie marzenia, każdy ma. No to je zrealizujcie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Absolutnie nic. Tylko pierwszy krok zrobić. Chcieć. I między innymi do tego służą te warsztaty. No, z pozyskiwania grantów, no bo jednak niektóre pomysły wymagają środków finansowych. I tego na tych warsztatach uczymy. Ale oprócz tych warsztatów mamy również takie, które były i są nadal dedykowane w ramach grantów. Tych grantów realizujemy na naszym kierunku sporo. W grantach zaangażowani są również studenci, są zaangażowani również doktoranci na różnych poziomach, płaszczyznach. Ja też teraz pozdrawiam Państwa z Warszawy w ramach realizacji jednego z grantów. A w jednym z tych właśnie grantów były realizowane dodatkowe warsztaty, z których studenci mogli skorzystać. Były to warsztaty pod tytułem Turystyka historyczna w Krakowie, turystyka kolejowa, turystyka lotnicza, symbolika w kulturze, krajobraz kultury, turystyka kwalifikowana. Te się jeszcze nie odbyły, te dopiero są przed nami, więc jeszcze można ewentualnie na takie warsztaty się załapać. Drodzy Państwo, co jeszcze Wam do głowy przychodzi? O czym moglibyśmy jeszcze ciekawym powiedzieć? Z tych ciekawych rzeczy to jest całe mnóstwo, tylko ja popatrzyłam na zegarek i czas nam się troszkę kurczy już, bo to godzina nam tylko została przeznaczona, więc co jeszcze? Co jeszcze takiego najbardziej istotnego dla Państwa, jako studentów, jako doktorantów? Jak można w ciągu godziny opowiedzieć o kierunku, w którym lata się wysoko? To jest naprawdę za mało czasu. Trzeba przyjść, zobaczyć, usiąść, porozmawiać. Wiecie co Państwo, mnie zawsze fascynuje ta jedna rzecz. Jestem krakowianką, natomiast za każdym razem, kiedy będąc w sali wykładowej albo też gdzieś w naszym budynku dydaktycznym, który jest umiejscowiony no naprawdę w sercu Krakowa, no, po prostu prawdziwy rzut beretem od rynku głównego. I wyobraźcie sobie Państwo taki rześki poranek majowy, kwitną bzy, za chwilę zaczną kwitnąć jaśminy, jesteśmy w obrębie plant, mamy po jednej stronie Wawel, obok mamy Franciszkanów, Dominikanów i nagle o pełnej godzinie przez otwarte okna wlatują do nas strzępy no, hejnału mariackiego. No po prostu, proszę Państwa,
To jest magia, bo Kraków, sam Kraków jest magią. To nie tylko nasze studia, to nie tylko to, że jesteśmy w centrum Krakowa, ale również to, że jesteśmy w samym Krakowie. Proszę Państwa, kto nie chce studiować w Krakowie? Nawet ci z Warszawy chcą u nas studiować i są takie przypadki, że mamy studentów z Warszawy. Naprawdę bardzo wiele oferujemy, ale też potrzebujemy zaangażowania, potrzebujemy studentów z pasją, ponieważ to są takie kierunki, to nie są kierunki nudne. Tutaj nie przychodzi się tylko i wyłącznie po to, żeby zdać, zaliczyć, zapomnieć, dostać dyplom, pójść i zastanawiać się, co dalej. Nie, proszę Państwa, tutaj się przychodzi po to, żeby się realizować. Zresztą Państwo już to powiedzieli bardzo ładnie. Tutaj się przychodzi po to, żeby żyć. Żyć pełną piersią. Bo ta pandemia się skończy. I znowu w Krakowie będzie tak, jak było. Kraków pełen ogródków, Kraków pełen turystów. Kraków, gdzie spotykamy czy to przedstawicieli Bliskiego Wschodu. No może jeszcze nie mamy takiej multikultury jak w metrze londyńskim, gdzie możemy obok siebie spotkać całkiem nawet mile konwersujących przybyszów z Karaibu razem z jakimiś mnichami tybetańskimi. Kraków mamy. Ale już jesteśmy blisko jak badania, które są przeprowadzane na rynku turystycznego w Krakowie i Małopolsce dowodzą. Sporo. Ale w tej realizacji działań wspomagać Państwa będzie kadra, o której już wspomniałam. Może kilka osób przedstawię. Widać. Teraz spośród wykładowców doktor Andrzej Giza, przy okazji szef Stowarzyszenia Ludwika van Beethovena, to u tego pana możecie się dowiedzieć, jak organizować olbrzymie festiwale o randze światowej, festiwale muzyczne. Pani doktor, jak zarządzać instytucjami kultury? Pani doktor Katarzyna Góralczyk, niech w państwa nie zwiedzie blond włosy i subtelne rysy twarzy, bowiem wszelkiego rodzaju zagrożenia powodzią, pożarami, wojną, wybuchami i wszystkim innym. To jest właśnie ta przestrzeń, która w obszarze zarządzania kulturą jest tą dedykowaną dla pani Katarzyny Góralczyk, która swoją drogą skończyła też szkołę wojskową. Pani Magdalena Sroka, no dla osób, które są z Krakowa, to tej pani akurat przedstawiać nie trzeba. Dla tych osób, które są związane z filmem, też nie trzeba. Instytucja. Aktualnie pani Magdalena jest prezesem Alvene Planet i tam też doświadczeniem w zarządzaniu kulturą, w projektach, w kreowaniu marki, tym wszystkim się z Państwem dzieli. Historyk i politolog pan dr Rafał Opulski, który równocześnie też prowadzi warsztaty z kompetencji miękkich, z takich działań właśnie relacji w obszarze zarządzania ludźmi, no miły uśmiech na twarzy, więc od razu kusi, żeby uwierzyć mu na słowo, jak należy z ludźmi rozmawiać. Pani Elżbieta Wnuk-Lichsowska na pewno Państwu jest znana, choćby nawet z telewizji, w duecie ze swoim mężem, z panem Andrzejem Lisowskim, prowadzą i prowadzili liczne audycje zarówno w telewizji, teraz również w radiu. Podróżnicy, znani podróżnicy. Pani doktor natomiast jest też specjalistą od kultur Azji, doktorem iranistyki. Zatem takie zajęcia prowadzi, nie tylko doświadczenia z podróży, nie tylko tymi się dzieli, nie tylko dzieli się sposobami relacjonowania, filmowania tego, co widzimy i przekazywania dalej, ale również bardzo konkretną wiedzą z obszarów Indii. No i pani Karolina, o której już wspominałam, przewodnik po Krakowie, która prowadzi warsztaty przewodnik po Krakowie, nasza doktorantka. Pan profesor Jacek Górski, który jest dyrektorem Muzeum Archeologicznego. Zajęcia, no co jest oczywiste, skoro Muzeum Archeologiczne jest na miejscu i my jesteśmy na miejscu, to nie ma potrzeby siedzieć w sali. Zresztą generalnie w tej sali staramy się nie siedzieć, tylko
można sobie czaszkę pradziadka, żartuję oczywiście, wziąć do ręki. No i pani magister Katarzyna Gądek, która zajmuje się w Urzędzie Miasta Krakowa turystyką i tym obszarem zarządzania turystyką, kreowania marki miasta, tymi obszarami dzieli się z nami na zajęciach.